Witam Was, moi drodzy widzowie, w kolejnym już odcinku. Jak możecie zauważyć, coś tutaj nie tak, ponieważ zmieniłem ustawienia GoPro, a dokładnie wyostrzanie, czyli sharpness, nie pamiętam jak to się nazywa. Obraz powinien być lekko ostrzejszy, wcześniej jeździłem na medium, więc możecie porównać sobie z wcześniejszymi filmami, teraz jest na high. I właśnie testuję to, bo chcę zobaczyć po prostu, może będzie po prostu jakaś lepsza jakość obrazu. Albo nic się nie zmieni, chociaż wątpię. Tutaj powinna być różnica dostrzegana. O matko, ile tu jest drzew zwalonych. A chciałem dzisiaj pomówić o czymś, bo na wczorajszej wyprawie, takiej chillowej, nawet mi się nagrywać nie chciało, ale wziąłem kamerę, to coś z hamulcem mi było nie tak, kurczę. Pozdrawiam serdecznie. Nie wiem, co tu się stało, ale mi tylny hamulec nie działa. Wjechałem na kamienie, klamka latała mi tak, że w ogóle nic nie chciało hamować. Ja takie, no nie, podprowadzę go po tych kamieniach, żeby nic mi się nie posypało, żeby było wszystko ok. Pojechałem sobie do domu, później już asfaltem na spokojnie, żeby właśnie nic się tam nie posypało, tak jak mówię, bo się bałem, że się posypie. I kurczę, przespałem się. Coś tam pokręciłem, myślałem, że linkę pociągnę, nie mogłem linki pociągnąć, bo myślałem, że to linka. A tu się okazuje, że tutaj są takie magiczne pokrętełka i w ogóle to jest fajne. Aż się tu zatrzymam, jakieś foto zrobić. Tu są takie magiczne pokrętełka. Jak tym się kręci, to tutaj ustawiamy jakby twardość naszej klamki. Nie wiem, jak to nazwać. O kurde, tu jest tego więcej. Haha, ale to super wygląda. Zrobię wam jakieś tutaj przebitki tego. Będzie widać, ale wstawiam takiego posta na Instagrama z kamyczkami i oznaczyłem makapaka jako. Zobaczymy, co to za makapaka później. Odwiedziliśmy sobie makapakę. Cieszyła się, że oznaczyłem ją na Instagramie. Pomogłem jej trochę kamieni umyć. Poukładałem trochę z nią. No i poszedłem sobie. Pojechałem. Może w następnym odcinku z ekipą ją odwiedzimy. A w ogóle to miałem mówić. Ten teren jest zarąbisty pod single. I kiedyś tutaj chcieliśmy robić. A co miałem mówić właśnie, tego nie miałem mówić, miałem co innego mówić, miałem mówić, że strzały słychać w lesie, nie wiem, czy to jakieś polowanie, czy co, dlatego spinkalam stąd. Zwróćcie uwagę, że jak jadę, to co jakiś czas są drzewa przewalone i to właśnie jest przez ten huragan, co było, o którym mówiłem w którymś tam odcinku wcześniej. Kurde, zahaczyłem nogą około. A wcześniej w ogóle, jak jechałem z domu do babci na obiad, to przytrafiła mi się taka na maksa losowa sytuacja. Normalnie kombo razy dwa. Jadę sobie, jadę i na takim jednym skrzyżowaniu, jak trzeba rowerem przejechać po prostu, to zaczął spadać na mnie mech z dachu i się ode mnie odbijał. I ja miałem takie, co jest, popatrzyłem sobie w górę, a przed koła wybiegły mi dwa psy. Jeden gonił drugiego. I w ogóle one wybiegły na ulicę. Tam gościu zaczął hamować dosłownie z piskiem opon koło mnie. Więc hardcore. Ja tak właśnie, kurczę, myślałem, nagrać czy nie nagrać. Bo miałem włączyć nagrywanie już wcześniej i sobie jechać właśnie z włączonym nagrywaniem do babci. I kurczę, nie nagrałem. Bo stwierdziłem, że później sobie zacznę nagrywać. Bo od jakiegoś czasu po prostu robię tak, że zaczynam jakby odcinki nagrywać później, żeby te tereny wam się nie przewijały cały czas te same. Na przykład teraz, tutaj gdzie jadę, to w tym miejscu chyba zacząłem już 3 odcinki, więc jakiś następny odcinek właśnie będę zaczynał w ogóle w jeszcze jakimś innym miejscu pewnie. Staram się cały czas w jakichś innych miejscach, kurczę, coś tworzyć, żeby właśnie nie było takiej powtarzalności. No i przy okazji, jak już zboczyłem tak z tematu i zahaczyłem o te sprawy,
kiedyś nagrywałem odcinek i poprosiłem was, żebyście w komentarzu pisali mi, co wam nie odpowiada na odcinku. Bo wtedy jakby jeszcze były chyba takie pierwsze testy tej Hero 10, tam miałem źle poustawiane, to mi pisaliście, że tutaj kurczę, w nocy nic nie widać i tak dalej, i tak dalej. Ja się starałem to nipelować, no i mi się udało, chociaż w nocy to akurat szum jest, kurczę. A jak nagrywałem Hero 5, to strasznie obraz był niestabilny, więc oglądało to się po prostu, żeby chyba tylko posłuchać. Chociaż czasami niektóre ujęcia wyszły mi ładnie. Ale ogólnie to nie podobało mi się, bo obraz tak latał. A tutaj w Hero 10 właśnie jest o tyle fajnie, że jest stabilizacja. Prosiłbym was, że jeżeli coś nie podoba wam się w moich odcinkach, żebyście mi to pisali po prostu w komentarzu. Albo jeżeli chcecie, żebym coś wprowadził nowego, żebym zaczął o czymś opowiadać, też mi o tym piszcie. Dzisiaj taki odcinek o wszystkim i o niczym. Po prostu chciałem się wygadać. Ale chcę nagrać coś, bo chcę zachować taką większą regularność na moim kanale. Bo bardzo mi zależy na tym, żeby odcinki się pojawiały częściej niż ten raz w tygodniu. Możliwe, żebym wstawiał może nawet dwa razy. Teraz kurczę, coraz cieplej będzie, to będę pewnie coraz częściej jeździł. Więc możecie się spodziewać, że czasem wrzucę o jeden odcinek więcej, na przykład. Chcę ponagrywać sobie właśnie ich na zaś, żeby mieć w zapasie. Tak jak teraz na przykład byłem chory wcześniej, to akurat miałem 3 odcinki przygotowane. 3 tygodnie kwarantanny miałem, jeden wrzuciłem, 2 miałem przygotowane. Później chyba 2 nagrałem, to znowu miałem jeszcze tamten jeden zaległy i później 2 kolejne w zanadrzu. Więc nie musiałem się martwić o to, że na kanale nic nie będzie się pojawiać. Tak się zagadałem, że musiałem zawrócić, bo jednak no nie chciałem tutaj dojechać, chciałem gdzie indziej. Dzisiaj chciałem na krótko, bo mam zakwasy straszne, ale nie na nogach, tylko na klacie i na barkach, bo sobie taki trening ostatnio dowaliłem 2 razy, że... O czym jeszcze mogę tu powiedzieć, kurczę? Wiatr wieje, się boję, że nie będziemy słychać, ale jak tu skręcę, to nie powinno tak grać, bo są drzewa, dobra. No, chciałbym powiedzieć o tym, że teraz będzie coraz cieplej. A teraz, jak jest coraz cieplej i ja tak kręciłem się w nagrywaniu odcinków i w ogóle tworzenie takiego kontentu rowerowego dla was, no i dla siebie też, jako pamiątkę szczególnie, bo to fajna sprawa mieć właśnie takie coś. Czekajcie. Jadę sobie. No, dobra. To jeżeli teraz będzie się robiło właśnie coraz cieplej, to możecie spodziewać się o wiele dłuższych odcinków, dlatego że będę jeździł na dłuższe trasy. W ogóle zawsze miałem taką barierę, że jak ludzie idą, to przestaję mówić, po prostu nie nagrywam. A teraz akurat tam jechał, to gadałem dalej, więc jestem na dobrej drodze. O, na tym dzisiejszym odcinku to kurde będzie 10 minut mojego gadulstwa chyba. Fajny dzień na rower, naprawdę bardzo. Słoneczko świeci fajnie, tylko wiatr zimny strasznie. Mimo tego, że jest dzisiaj 5 stopni, to odczuwalna jest chyba 0 albo nawet na minusie, więc nie zaciekawia, ale jest naprawdę przyjemnie. Akurat jadę tak, że wiatr mnie troszkę popycha, ale za niedługo będę jechał pod wiatr, więc nie fajnie. Że będę sobie powtarzał jadąc w tym miejscu. Kurczę, muszę tu kiedyś zdjęcie zrobić, ale to muszę zrobić to o zachodzie słońca, bo w tym miejscu o zachodzie słońca jest naprawdę kozacko, jest tak dosłownie czerwono-pomarańczowo. Jeszcze jak te liście są i tak zakrywają to słońce, to jest tak ciemno, ale tak kolorowo ładnie. Więc idealne miejsce na zdjęcie, myślę. A fajnie, bo też planuję właśnie zabierać aparat ze sobą do plecaka i trzaskać jakieś ładne foty. Bo widziałem, że niektórzy tak robią na Instagramie. Ja bym chciał troszeczkę też na Instagramie bardziej się uaktywnić niż w tamtym roku. Więc zapraszam tutaj na Instagrama, jeżeli ktoś jeszcze mnie nie obserwuje, oraz do subskrybowania tego kanału. Z racji tego, że mi się gęba dzisiaj nie zamyka i normalnie bym skończył tutaj już odcinek, to niech go nie skończę jeszcze. Spokojnie. Dzisiaj troszeczkę jeszcze pogadam, chociaż zobaczymy. Bo teraz brzydko wieje i nie wiem, czy w ogóle mnie będzie słychać. Może na ścieżce zakończę go. Zobaczymy. Chyba zrobię tak, jak mówiłem, bo jest straszny wiatr, jak wyjadę na ścieżkę. Ała, coś mi na głowę spadło, miałem kask.
Pewnie słyszeliście, że skutnęło. No właśnie, jak wyjadę na ścieżkę, to wiatr mi będzie wiał prosto w twarz. Nie będziecie mnie w ogóle słyszeć. Także ja zakończam ten odcinek. Widzimy się tak jak zawsze o tej samej porze. Możecie zostawiać łapkę w górę, możecie zostawiać subskrypcję. Będzie mi bardzo miło, jeżeli będziecie wspierać mój kanał. No i co? Ja się z wami żegnam. Siemanko!